Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii. Znajdujemy się oczywiście w Niedźwiedziu. Dzisiaj mamy 23 kwietnia. Dzień jest bardzo słoneczny, a zarazem wieczny. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu, jakie zabiegi zostały wykonane podczas tego okresu. Zacznijmy od rzepaku ozimego. Rzepak ozimy w okresie wiosennym charakteryzuje się bardzo silnym wzrostem elongacyjnym. Widzimy, że rośliny mają od 60 do 65 cm wysokości, gdzie 3 tygodnie temu rośliny te miały zaledwie około 10-15 cm. Zabiegami, które wykonaliśmy na naszych plantacjach rzepaku, były to zabiegi fungicydowe, insekcydowe oraz odżywcze. Pierwszym zabiegiem, który wykonaliśmy, był to zabieg fungicydowy. Wykonaliśmy go preparatem Toprex, który zawiera dwie substancje aktywne: difekonazol oraz paklobutrazol. Difekonazol zwalcza nam takie jednostki chorobowe jak suchą zniliznę, szarą pleśń oraz czerń krzyżowych. Kolejną substancją, jaka jest paklobutrazol, działa ona regulacyjnie, hamując nam wydzielanie giberelin na rzecz auksyn. To oznacza, że hamuje rozwój pędu głównego na rzecz rozgałęzień bocznych, aby te rozgałęzienia boczne rosły równomiernie z pędem głównym. Również harmonizuje nam kwitnienie, aby rzepak był kwitł w jednakowym czasie, a także zapobiega nam wyleganiu roślin. Kolejnym zabiegiem był zabieg insekcydowy przeciwko chowaczom łodygowym, między innymi przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi, który pojawia się w pierwszej kolejności, a następnie przeciwko chowaczowi czterozębnemu. Ilość szkodnika na plantacji kontrolowaliśmy poprzez rozłożone żółte naczynia i po przekroczeniu progów szkodliwości, czyli około 10-20 chrząszczy w żółtym pojemniku, zastosowaliśmy zabieg insekcydowy preparatem Pirinex w dawce 0,6 litra na hektar. W fazie BBCH32 zastosowaliśmy zabieg odżywczy naszymi sprawdzonymi preparatami, czyli Agravita Bor, Agravita Mangan oraz Agravita Siarczan Magnezu. Jak wiemy, bor wpływa korzystnie na wytwarzanie generatywnych części rośliny, czyli w tym przypadku łuszczyn. Również zapobiega nam pękaniu łodyg, a także wspomaga kiełkowanie pyłku na znamieniu słupka w fazie kwitnienia. Czyli można powiedzieć, że bor należy do mikroelementów, które w bardzo dużym stopniu wpływają nam na potencjał plonotwórczy roślin rzepaku ozimego, dlatego z tego względu nie warto zaniechać tego zabiegu. Kolejnym mikroskładnikiem, który często jest pomijany przez rolników, jednak jest nie mniej ważny, jest właśnie mangan. Mangan bierze udział w wielu procesach zachodzących w roślinie, między innymi w procesie fotosyntezy, wspomaga pobieranie fosforu z gleby, a także daje mechaniczną odporność tkanek roślin na warunki stresowe oraz na patogeny. Do tych warunków stresowych należą również warunki atmosferyczne, czyli tej wiosny mangan jest bardzo potrzebny ze względu na brak opadów oraz poszerzającą się suszę. Po ustąpieniu przymrozków i kiedy dobowa średnia temperatura wzrosła do 15 stopni Celsjusza, czyli w ubiegłym tygodniu, zaobserwowaliśmy pierwszy nalot słodyżka rzepakowego. Szkodnik ten jest bardzo niebezpieczny, szczególnie w fazie, jaka jest obecnie na polu, czyli w fazie zielonego pąka, gdy pąki kwiatowe znajdują się blisko siebie. Szkodnik ten w tym przypadku może uszkadzać kilka sąsiadujących pąków obok siebie, wpływając negatywnie na plonowanie rzepaku i zawiązywanie łuszczyn. W wielu badaniach wykazano, że na plantacjach, w których zaniecha się chemiczne zwalczanie słodyżka rzepakowego, może to powodować aż 80% spadek plonu. Dlatego zalecamy częstą lustrację pól przeciwko temu szkodnikowi. Przypominamy, że ekonomiczny próg szkodliwości to 1-2 chrząszczy na roślinie i również zalecamy zastosowanie naszego preparatu, jakim jest Proteus w dawce 0,6 litra na hektar. Na przykładzie tego rzepaku możemy stwierdzić, że rzepak jest właśnie w fazie BBCH55, to znaczy w fazie pąkowania. Mamy już tutaj w napędzie głównym zawiązki pąku, również rozgałęzienia boczne i pąki boczne. Roślina od samego dołu posiada pąki boczne i odpowiednią budowę, odpowiedni pokrój. W zależności od odmiany może być to pokrój świecznika lub choinki. Patrząc na roślinę, nie posiada ona żadnych oznak chorobowych. Z tego względu liczymy na bardzo dobry plon.
Może teraz przejdźmy do zbóż ozimych i przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja tutaj. W pszenicy ozimej wykonaliśmy dwa zabiegi. Pierwszy zabieg był to zabieg fungicydowy, powszechnie nazywany zabiegiem T1, a drugi zabieg to zabieg regulacyjny. Zabieg T1 jest jednym z najważniejszych zabiegów podczas całego okresu wegetacyjnego zbóż ozimych. Zwalcza on i zapobiega zarodnikowaniu grzybów, które powodują choroby podsuszkowe, które należą do nich. Łamliwość podstawy źdźbła oraz fuzaryjny zgorzel podstawy źdźbła. Na naszych plantacjach zastosowaliśmy preparat Boogie X-Pro, który zawiera aż 3 substancje aktywne. Protiokonazol, spiroksaminę oraz bixafen. Środek ten zwalcza nam zarówno choroby podsuszkowe, podstawy źdźbła, a zarazem zwalcza nam pierwsze pojawiające się choroby liściowe, do których należą septerioza paskowana, mącz jak prawdziwy, rdza żółta oraz rdza brunatna. Środek ten został zastosowany z tego powodu, że przy tak gęstych łanach, z którymi mamy do czynienia, choroby te pojawiają się w bardzo dużych ilościach. Kolejnym zabiegiem, który był wykonany, był to zabieg regulacyjny, powszechnie nazywany zabiegiem skracającym. Został on wykonany w fazie BBCH31, czyli w fazie pierwszego kolanka. W tym celu zastosowaliśmy preparat Modus, który zawiera znaną wszystkim rolnikom substancję, czyli trinexapak etylu. Jak wiemy, skracanie podczas suszy bywa bardzo kłopotliwe i niebezpieczne. Z tego powodu nie dodawaliśmy już znanej kolejnej substancji, czyli chlorku chloromekwatu, który może powodować i nasilać stres, który panuje w roślinie. Kolejnymi zabiegami, które wykonamy, będzie to zabieg T2 w pszenicy ozimej oraz nieustanna walka ze szkodnikami oraz chorobami w rzepaku ozimym. Ale o tym porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!